Będziemy teraz rozmawiać z Bartkiem Kolawą, zwanym też Bartem, szefem Młynu Promilków. Powiedz Bartek, jak oceniasz występ drużyny Promilków w tym sezonie? Wydaje mi się, że drużyna pojechała równo, doping był, nie na każdym meczu, czasem było ciężko, ale dopingowaliśmy tak, jak potrafiliśmy. Jak oceniasz cały Młyn naszej drużyny? Młyn się trochę pokruszył, ale wspierają najmocniejsi do końca. Będziemy pobierać nowych, młode twarze. Mamy pomysł na kampanię. Jedziemy. Powiedz mi, a jak się odnosisz do tego? Kiedyś grałeś w Promilkach jako zawodnik. Przyniosłeś się, powiedzmy, jako kolejny zawodnik, ten, który wspiera drużynę. Jak ty to oceniasz, jak ty to widzisz? Czuję się, że Promile mam w sobie, co może widać na załączonym obrazku. Promil to zespół, który stworzyłem wspólnie z chłopakami. Grałem tam dłuższe, może półtora roku. Przestałem grać, zacząłem kibicować, ale zawsze jestem gotowy, żeby wspierać swój zespół do końca. Jakieś słowa otuchy na nadchodzący sezon? Promilki!